dzisiejszym odcinku Ark Survival Ascendant przetestujemy sobie Indominusa Rexa i na wstępie chciałbym Was prosić o zostawienie lajka pod tym filmem, jeżeli chcielibyście właśnie więcej tego typu odcinków, ponieważ są trzy sposoby na uzyskanie właśnie takiego Indominusa Rexa. Pierwszy, powiedzmy, że najłatwiejszy, chociaż tak naprawdę jest najtrudniejszym sposobem, czyli szukamy takiego Indominusa gdzieś tam w dziczy i próbujemy go oswoić, tylko musimy pamiętać o tym, że torpor mu spada bardzo, bardzo szybko i w ogóle bardzo trudno go powalić, więc powiedzmy, wykreślimy sobie tą opcję. Drugą rzeczą jest zabicie dokładnie czterech Indominusów Rexów, żebyśmy dostali z nich właśnie takie żebra, które wsadzamy następnie do takiej maszyny, która się nazywa DNA Extractor i jak widzicie, ta maszyna zaczyna nam tutaj pracować. Za chwilę uzyskamy taką małą rzecz, którą wtedy wsadzimy do kolejnej maszyny, później z tej maszyny pójdziemy do kolejnej maszyny i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, troszeczkę też to przyspieszyłem i tutaj już nam się wykluwa to jajko, ale pewnie są osoby, które będą zainteresowane, jak takiego Indominusa w ogóle można pozyskać. I jest jeszcze trzecia metoda, która zakłada wykorzystanie po prostu dinozaurów, które są normalnie na mapie, czyli Terizino, jakieś Carno, Raptory, jakieś Rexy chyba też, także wcale nie trzeba polować na te Indominusy Rexy, tylko wiadomo, jest to czasochłonny proces i trzeba o tym pamiętać, że to nie jest jeden z tych dinozaurów, którego możemy pozyskać bardzo łatwo. I teraz mamy Moro Rex Petri Dish, ponieważ dzisiaj właśnie robimy Indominusa Rexa. Jeżeli chcielibyście zobaczyć Indoraptora, to koniecznie po prostu dajcie znać w komentarzu, napiszcie Indoraptor, no to za parę dni wtedy pojawi się właśnie odcinek z Indoraptora. I teraz właśnie wrzucamy tutaj te 10 rzeczy, które nam się stworzyły i naszym celem jest zrobienie czegoś takiego. Jak widzicie, ja mam 10 na 20, więc postanowiłem to troszeczkę przyspieszyć i mamy Pure Moro Rex DNA Vial. Później z tym wialem idziemy do kolejnej maszyny, która nazywa się DNA Sequencer i tutaj właśnie to, co mnie przed chwilą zrobiliśmy, wrzucamy do tego, przerabiamy sobie to na to, pozwólcie, że troszeczkę to przyspieszę, bo naprawdę bardzo, bardzo długie są tutaj te craftingi i później, mając już właśnie te dwie rzeczy, klikamy sobie po prostu na to jajko i akurat samo jajko otworzy się bardzo, bardzo szybko i na tym mniej więcej skończyłem, ponieważ wrzucamy to jajko do inkubatora i trzeba pamiętać o tym, że tylko i wyłącznie to jajko, które w ten sposób stworzymy, ono będzie potrzebowało właśnie być w tym inkubatorze. Jeżeli powiedzmy będziemy mieli już dwa Indominusy Rexy, no to wykluwamy to jajko już w normalny sposób i w tym momencie skończyłem sobie moje przygotowania i na dobrą sprawę nie mam pojęcia, co będzie dalej. Ile będę musiał czekać, żeby ten Indominus Rex się wykluł? Słuchajcie, czekam już tutaj 15 minut i mówię, czemu to jajko się nie wykluwa? Okazuje się, że trzeba kliknąć na to jajko i zacząć je wykluwać. Także, no właśnie, w ten sposób powstaje nam piękny Indominus Rex. To jest aż dziwne, że po prostu tyle czekałem, nie było żadnego dźwięku, nic. Mówię, jakoś powoli się to będzie... jak to w ogóle wygląda? Wow! Jej, się przestraszyłem. Okej, czyli ten Indominus Rex, jak widzicie, po pierwsze jest głodny, nazwijmy go jakkolwiek, i on będzie nam dość szybko rósł. Ma bardzo ładne kolorki, w ogóle wygląda moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze i z tego co wiem, nie ma na niego siodła, także poczekajmy chwilę, niech on sobie urośnie. No i trzeba było chwilę poczekać, ale proszę bardzo, tak prezentuje się Indominus Rex w Ark Survival Ascendant, także wejdźmy na niego. Tak jak mówiłem, nie ma żadnego siodła i posiada dużo fajnych umiejętności, na przykład jeżeli wciśniemy C, no to Indominus powinien stać się niewidzialny i wiadomo, tutaj oficjalnie jest on nazwany inaczej ze względu na prawa autorskie, żeby nikt się do autora po prostu nie przypruł i nie kazał mu usunąć tego moda, także jest niewidzialny, zarąbiście. Teraz może wyłączmy sobie tą niewidzialność i chodźmy coś zaatakować, bo na pewno tak samo jak was, też mnie ciekawi, jak mocny jest ten Indominus Rex i czy rzeczywiście jest taki niepokonany, jak po prostu mam to w głowie. Weźmy sobie F, sprawdźmy, 26 tysięcy HP, prawie 2000 staminy, 348 ataku, a wiecie co, dam mu nawet więcej. Proszę bardzo, mniej więcej ataku. On sobie... on zaryczał sam z siebie, a w ogóle ma dwa ryki, co jest bardzo ciekawe, muszę sobie tylko zobaczyć. Right click. Jeżeli sobie prawym zaryczymy, to powinien to być właśnie Fear, czyli wszystkie stworzenia będą od nas uciekały, na przykład zjedzmy sobie ciebie. 963 obrażenia. No dobra, jest mocny. No jest naprawdę mocny, lecimy gdzieś sobie tutaj w dżunglę go potestować. Możliwe, że na przykład znajdziemy gdzieś takiego Indominusa, który nie został przez nikogo oswojony, z którym będziemy musieli walczyć. Oprócz tego on ma jeszcze inne buffy. Jeżeli sobie szybko spojrzę, Alt-C,
to wtedy on powinien zaryczeć i dać troszkę innego buffa. A, tylko że ja nie mam żadnych oswojonych dinozaurów, dlatego ten buff nie działa, ale normalnie on sobie tutaj coś próbuje zrobić. Teraz weźmiemy sobie na przykład X, to powinno być machnięcie ogonem. Coś mi przypomina troszeczkę Baryon X-a, pod wodą sobie może coś takiego zrobić. Oprócz tego powiem wam, że muszę się posiłkować jakby drugim monitorem, bo on ma naprawdę bardzo dużo umiejętności jak na takiego jednego dinozaura. Możemy R-kom chwycić jakieś dowolne stworzenie? Czekaj. Nie. Nie, on nie chwycił tego. Chodź tutaj. Zanim rozpoczniemy... Aha, czyli obstawiam, że on może chwycić, ale bardziej mniejsze takie stworzenia, jak na przykład tego ptaka, który tutaj jest. Cyk, chodź tutaj. No okej, okay. Na pewno zadajemy mu 4 obrażenia. Nie jest może to coś, co chcielibyśmy zobaczyć, że taki Indominus zadaje 4 damage'a, ale jako taki dodatek to jest całkiem spoko. I jeszcze możemy sobie uderzyć w ziemię, proszę bardzo, i to pewnie stunuje wszystkie dinozaury, które są w zasięgu. Także idziemy poszukać jakiegoś Indominusa Rexa, żeby się z nim zmierzyć, no bo wiadomo, takiego gościa raczej nie będziemy testowali na takich stworzeniach, jakie mamy tutaj. I mamy tutaj samicę giganotozaura na 150 poziomie, także to na pewno będzie idealny kandydat, żeby zmierzyć się z Indominusem. I czekajcie, czemu on ucieka? W ogóle to było mega dziwne. Czy on mi zadaje... On mi nie zadaje żadnych obrażeń? Chwila. To aż jest dziwne, bo to wygląda tak, jakby nic kompletnie nie mogło mu zrobić krzywdy. I tutaj mała aktualizacja, okazuje się, że Indominus nie jest niepokonany, tylko po prostu ja zapomniałem wyłączyć God Mode'a. Witam ciebie, Oviraptorze. I przy okazji możecie zobaczyć, że posiada jeszcze ten Indominus taką bardzo fajną umiejętność, że on po prostu sobie odpoczywa i przez to regeneruje sobie HP, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w każdej chwili mogli po prostu go zbudzić. Halo, Indominus, wstaje. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakujesz, okej. Okay. Może powinienem troszeczkę inaczej go wybudzić, ale pomyślałem, że możemy zawalczyć z bossem. I weźmiemy sobie, zawalczymy z tym ogromnym pająkiem i zobaczymy, czy on sobie tutaj poradzi. Ale jako, że jeszcze dogrywam właśnie tutaj tą aktualizację, no to mogę wam powiedzieć, że proszę bardzo, to nie jest moda, krajopody są już normalnie w grze, tylko musicie sobie ustawić tam wersję testową, bo chyba ta wersja ma być dosłownie za parę dni. Więc jeżeli chcecie na swoim oficjalnym save'ie bez żadnych modów, bez niczego mieć krajopody, no to lada moment po prostu one już będą dostępne, więc dobra, zobaczmy, jak w ogóle sobie poradzimy z tym pająkiem, bo na dobrą sprawę troszeczkę się boję, że może się to bardzo szybko skończyć i mamy 221 poziom, praktycznie wszystko jest wbite na maksa, mamy 26 tysięcy HP, 1482 ataku i mam tutaj przygotowaną właśnie komendę na zrespienie tego bossa. 7000 obrażeń! Co jest? Dobra, wow, nie sądziłem, że tutaj tak sobie dobrze poradzi. Wiadomo, praktycznie wszystko one-shotujemy i musicie pamiętać o tym, że ten Indominus, tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo trudny do zdobycia, no bo albo zabijamy inne Indominusy, które są same w sobie ciężkie, albo poświęcamy masę czasu na grind na zwykłych dinozaurach, albo próbujemy go oswoić w tradycyjny sposób, ale sam autor radzi, żeby po prostu tego nie robić, ponieważ no jest to praktycznie niemożliwe do zrobienia, więc teraz chciałem jeszcze użyć innych umiejętności, ale na dobrą sprawę wystarczy tak naprawdę już cały czas tego lewego przycisku. Okej, nie wiem, on się rozgląda jakoś. Dziwne rzeczy robi ten Indominus. Także mówię, jeżeli będziecie zainteresowani, możemy za parę dni pokazać właśnie Indoraptora i sobie porównać, który z nich jest troszeczkę lepszy, ale naprawdę mega dobrze zrobiony ten Indominus i z tego co wiem, samica występuje tylko w jednym kolorze, w takim szarym kolorze, a samiec ma parę wariantów kolorystycznych. W sumie za chwilę możemy sobie to zobaczyć i wiadomo, tego bossa bez problemu bym pokonał, chyba nawet nie ma sensu tego kontynuować, ale chcę zrespić teraz jeszcze parę osobników, żeby wam pokazać to, plus pewnie się zastanawiacie, gdzie one się dokładnie pojawiają, Indominusy. Z tego, co sobie na szybkości latałem, sprawdzałem na mapie, no to one dosłownie mogą się pojawić wszędzie, tylko są bardzo, bardzo rzadkie. No i uwaga, jaki nam wariant kolorystyczny wylosuje? Uuu! Fajny, o widzicie, takie osobniki na wolności też używają wszystkich tych swoich zdolności. Dobra, weźmy sobie kolejnego, czy będzie miał... Nie, to jest ten kolor, który już widzieliśmy, okej, okay, ale ja bym chciał zobaczyć tego jasnego, bo w sumie ten mnie najbardziej, nie ukrywam, interesuje. No dużo ich się tutaj respi, ale ten jasny, o, ten też ma bardzo fajne kolorki. I w sumie nie wiem, jaki jest na to procent szans, ale o właśnie, pierwsza samica się dopiero zrespiła, nie wiem, czy to jesteś ty? Nie, ty nie jesteś samicą. No samica, z tego co było powiedziane, to powinna być o wiele jaśniejsza i mieć takie właśnie umaszczenie, które możemy kojarzyć z filmu. Czekajcie, tam był female? Tak, to była samica, ale...
Ona nam, szczerze mówiąc, wygląda dokładnie tak samo, tak jak te, które widzieliśmy do tej pory. No i niestety one nie chcą walczyć z tym bossem. Ten boss próbuje mnie zaatakować, ale raczej po prostu nie będziemy tego robili. Tutaj mamy jakiegoś kolejnego Indominusa, więc dajcie znać, jak wam się po prostu to podobało. Moim zdaniem naprawdę fajna taka endgame'owa misja, jeżeli już wszystko macie oswojone, już wszystko macie zrobione i szukacie po prostu jakiegoś dodatkowego wyzwania. Także zostawcie lajka, jeżeli się podobało, no i subskrybujcie kanał, wtedy nie przegapicie kolejnych filmów.